Powiat wolsztyński był organizatorem wolsztyńskiej dziesiątki. Impreza odbyła się po raz ósmy. Towarzyszył jej szósty bieg młodego maratończyka. Pogoda wprost idealna do biegania. Słońce bez upału na ulicach Wolsztyna i na mecie kibice, którzy dopingowali startujących w tych cyklicznych zawodach. Szczególne zainteresowanie towarzyszyło biegom najmłodszych. Na mecie dzieci oklaskiwane były przez rodziców i dumnych dziadków. Niektórzy z zawodników byli tak mali, że potrzebowali wsparcia taty lub mamy. Wszyscy, którzy ukończyli bieg, otrzymywali pamiątkowe medale. 8 lat temu, jak zaczynaliśmy, próbowaliśmy utworzyć tą wolsztyńską dziesiątkę, nikt nie wierzył, że będzie się cieszyła taką popularnością. W pierwszym biegu nie było biegów dziecięcych, natomiast później z czasem przyszło to, że i też dzieci ten bieg zorganizowaliśmy. No i tak się składa, że ten bieg dziecięcy cieszy się największą popularnością, no bo rodzice patrzą na te swoje pociechy, jak biegną. No i myślę, że to jest coś, co zaprocentuje kiedyś. Te maluszki będą biegały, myślę, mam nadzieję, że wolsztyńska dziesiątka będzie trwała cały czas, będą biegali już jako dorośli. W organizacji biegów dla dzieci i młodzieży pomagał Wolsztyński Klub Biegowy. 6. edycja, 450 dzieci zapisanych, zawsze mamy pełną listę startową, 10 kategorii wiekowych, od takich najmłodszych, które ledwo chodzą, do 16-latków w tych najstarszych kategoriach. Oczywiście te najstarsze kategorie są najmniej liczne, najwięcej dzieci startuje jednak w tych małych kategoriach. Piękna idea sportu, biegania i rywalizacji połączona była w tym roku z celem charytatywnym. To był także bieg dla Kuby. To jest generalnie cel, który zainicjowała Wolsztyńska Dziesiątka, organizatorzy Wolsztyńskiej Dziesiątki. PKO wspiera taki bieg i przekazuje część środków na rehabilitację lub leczenie chorych dzieci. Dzieci podzielone były na kategorie wiekowe. Najmłodsi biegali na dystansie 200 metrów. Najstarsi mieli do pokonania ulicami Wolsztyna 1500 metrów. Meta zlokalizowana była przy budynku starostwa powiatowego. Także tutaj wręczane były nagrody i dyplomy w poszczególnych kategoriach wiekowych dla dziewczynek i chłopców. Pokonanie dystansu, zdobycie medalu i miejsca na podium to będą z pewnością niezapomniane chwile dla młodych biegaczy i ich rodziców. Na liście startowej biegu głównego, który ruszył o godzinie 18, było ponad 470 biegaczy i biegaczek. Mieliśmy już więcej biegaczy, natomiast no, tych biegów w tej chwili jest tyle, że no, biegacze wybierają, bo czasami te biegi się pokrywają, no, ale my tak staramy się tą ostatnią sobotę maja organizować. No, ci nasi wierni biegacze no, przyjeżdżają tu i biegają razem z nami. Impreza na stałe wpisała się w kalendarz sportowych wydarzeń organizowanych przez powiat wolsztyński. Po raz ósmy organizatorem, i to niezmiennie, jest starostwo powiatowe w Wolsztynie. To jest pierwszy z elementów. Drugi to, że powtarzamy trasę. Mamy licencję na 5 lat. Po raz drugi tą samą trasą pobiegną nasi uczestnicy. Trzeci z elementów, przynajmniej za mojej tak zwanej przyjemności koordynowania tym biegiem, to jest to, że działa szeroko rozumiany zespół roboczy, który realizuje zadanie przed biegiem, w trakcie biegu i po biegu. Oraz ostatni z tych elementów, bardzo istotny, który mówi o tym, jak przygotowywać się będziemy w perspektywie kolejnych dziesiątek, to, że mamy stałą liczbę, taką stabilną, uczestników, osób dorosłych tego biegu. I ta liczba przedstawia się pomiędzy 400 a 500. W zawodach wzięli udział także sportowcy niepełnosprawni. Zawodnicy i zawodniczki mieli do pokonania dystans 10 km ulicami miasta.
NATO! Ukraina! Na zwycięzcę 8 wolsztyńskiej dziesiątki kibice czekali 30 minut i 58 sekund. Tyle potrzebował Ukrainiec Dmitrij Musaczenko na pokonanie 10 km. Na drugim miejscu Aleksanko z Białorusi. Walka o trzecie miejsce rozegrała się między Krzysztofem Szymanowskim i Szymonem Krawczykiem. Po zaciętych ostatnich metrach biegu ostatecznie trzecie miejsce zajął Szymon Krawczyk. Wśród pań najszybsza była Swietłana Kurhanskaja, druga Patrycja Talar, na trzecim miejscu Karolina Bilawa. Karolina Bilawa! Karolina Bilawa, poprzednia edycja, czołowe miejsca w naszym biegu.